Panowie, rozpoczyna się finał. Kibiców, którzy siedzą, bardzo proszę o doping, fajną zabawę. Kwestia jest taka, że może całego finału nie uda się nagrać na kamerze, ale część z tego później będzie może się uda na ekranie później. Także powodzenia życzę jednemu i drugiemu zespołowi.
Thank you.
uwaga. Uwaga. Komunikat, słuchajcie, jeżeli chodzi o wręczenie. Wszystkie drużyny, za chwilę będzie pokaz kickboxingu, także proszę chwilę jeszcze zostać. Za chwilę będzie zbiórka, pani kanclerz przyjdzie, będzie wręczać nagrody. Będą nagrody również do losowania. I oczywiście puchar przychodni. Thank you.
Ten turniej, to ja myślę, że to będzie pracował dla ludzi, dla następnych dorosłych, dla następnych lat. Też jest puchar jest przechodni i dlatego te ustawienia, to wszystko, może będą po prostu później, w następnym roku, może będą lepsze koszulki, lepiej się odbywające. Może się uda do tego. Leśnie. No. Przed chwilą mówiłem. Szanowni Państwo, cieszymy się ogromnie, że wreszcie ta sala i nasza uczelnia zaczyna żyć. Bo do tej pory, to znaczy do bieżącego roku akademickiego, nie odbywały się tutaj tego rodzaju rozgrywki. I ogromnie zależy nam na tym, żeby sport w różnych dyscyplinach
jako jedyne w województwie lubelskim. Mam nadzieję, że będziecie wspierali swoich młodszych kolegów, również i opiekowali się nimi na różnych polach. Będzie liceum prowadzone we współpracy z klubem koszykarzy Wikana i będzie grupa koszykówki, jedna klasa, a druga klasa, którą chcemy uruchomić, to będzie lekka atletyka i inne dyscypliny sportu, taka klasa zbierana. Myślę, że jeżeli podjęlibyście tą pałeczkę na poważnie, to możemy na różnych polach rozwijać sport w naszej uczelni i zdobywać, możecie Państwo, nie tylko tutaj prawda, wyróżnienia czy medale, ale na zewnątrz. Mamy też kilka osób, które nas reprezentują już na polach krajowych. I oczywiście, jeżeli chcielibyście Państwo nadal, a to jest dzięki Panu właśnie trenerowi, zaczynamy żyć tutaj. I cieszę się ogromnie właśnie, że to tak się właśnie dzieje. I oczywiście deklaruję, że będziemy, jeżeli Państwo tylko zechcecie działać i coś robić, to na pewno poważnie my również do tego się przymierzymy i będziemy wspierać Państwa działania w różny sposób, ale na pewno w sposób finansowy, w różnych postaciach. Myślę, że to wszystko jest do dogadania i mam nadzieję, że Pan Rektor również to potwierdzi. Tak, tak, ja wszystko potwierdzam i świadcząc, że w miarę swoich możliwości będę popierał wszelkie sensowne, takie jak te dzisiejsze imprezy oraz przedsięwzięcia. Dzisiaj chcieliśmy sfinalizować rozgrywki wręczeniem medali, nagród i pucharu. Puchar jest przechodni, wydział był przez 3 lata. Będzie zdobywał pierwsze miejsce, otrzyma na stałe, ale to wręczenie nastąpi w właściwej kolejności, a zaczynamy od drużyny, która zajęła trzecie miejsce, jest to drużyna bezpieczeństwa, tak? Ja pozwolę sobie część mikrofonu. Pan rektor na pewno w następnym roku będzie już na finale. Pani kanclerz, jeżeli będzie, to będzie również. Znajdzie chwilę czasu. Natomiast wiemy, że zawsze te sprawy Państwo macie, jesteście obciążeni swoimi sprawami, sprawami uczelni. Natomiast chciałbym podziękować wszystkim, bo ja chciałem powiedzieć, że to jest mój świat, moje życie. Nie wstydzę się tego powiedzieć, a oni naprawdę fantastycznie dzisiaj sprawowali się. Fair play sportowo, każdy walczył jak mógł. I gdybyśmy mogli przystąpić do wręczenia nagród. Trzecie miejsce, psychologia. Brawo. Proszę podejść tutaj chwilę, tak, troszeczkę do przodu, dwa kroki wystąpić, tak. W składzie ja podam skład: Mariusz Hanacz, Kamil Bol, Paweł Pakuta, Wojtek Kowman, Kamil Kaszycki, Damian Kwartyka, Patryk Jaroński, Michał Krosiński i Paweł Szewczyk. Chciałbym powiedzieć, że ten zespół o mały głos nie wygrał. Zawsze coś pobrakowało. Także trzecie miejsce uważam, że jest. A chciałem podziękować pani kanclerz również za koszulki różnego koloru, które zakupiliśmy, bo naprawdę fajnie wyglądało to na tym boisku, prawda? Także ten srebrny medal otrzymuje informatyka. Walczyła w finale. Finał.
Proszę Państwa, finał był bardzo zacięty. Kamil i wymienię teraz Paweł Zając, Arkadiusz Szymański, Damian Duziak, Piotr Walaszczyk, Kamil Kotowski, Denis Biedron, Bogdan Samczuk, Włodymir Marczuk i Patryk Potakiewicz. To była ciężka walka, ale bardzo sportowa, bardzo fajnie. Dla przypomnienia, od wewnętrznej części jest pierwszy międzywydziałowy turniej. Można przeczytać, to jest pamiątka, już historia. Uwaga! I teraz pierwsze miejsce w składzie. Słuchajcie, Artur Maneje. Rafał Pita. Krzysztof Filipowicz. Najlepiej jest chyba dzisiaj, nie mamy dzisiaj jeszcze klasyfikacji zwijających tam rozgrywających, ale następnym roku się o to postaramy. Bartosz Pidek, wystawiający chyba, według mnie najlepiej wystawiający dzisiaj, tak prawie jak wygumy. Piotr Bielak, no tutaj jeszcze serwis, bomba. Zbicia również bardzo mocne. Damian Cichy. I bardzo mocny serwis, który dzisiaj jest bardzo... Andrzej Szur. Nie było ci ósmy niedolny, także niestety sen. Znacie, słuchajcie, do wspólnego zdjęcia, bardzo proszę, żeby tak się skupić, żeby wspólne zdjęcie zostało zdjęcia. Najważniejsza rzecz. Pani Gansa, jeszcze bardzo proszę, jeśli mogła Pani właśnie teraz takie ustawienie z Panem Rektorem wręczyć Panom z bezpieczeństwa właśnie w ten sposób. Zdjęcie, oto jest kamera, pamiątkowe zdjęcie. Andrzej, jakbyś mógł na chwilę zejść, to jest pamiątkowe zdjęcie. Świetnie, bardzo dziękuję. Jeszcze chwila, uśmiech. Szczególnie ci na trzecim miejscu nie za bardzo się śmieją, ale... Następny roku będzie lepiej. Kapitan do góry jednak jest. Jest taka propozycja. Wprawdzie ja myślę, że jak pójdziecie w poniedziałek albo we wtorek do Pani Dziekan, to na pewno się ucieszy, prawda? Z pucharem. A puchar Pani Kasek chcemy na środku. Pierwszego zespołu przewidzieliśmy oczywiście nagrody i bardzo proszę o podejście. Po nagrody to plecaki są, jakby można tam Pan Dyrektor. Tak, to? Tak. Proszę. Proszę bardzo, dla pierwszego zespołu są plecaki, także proszę podchodzić. Idźcie, idźcie. Pozostałe nagrody są do losowania. Za chwilę losy rzucimy tam. Koszulkę. Chciałem podziękować, podziękujmy panu sędziemu za ekstra sędziowanie, także oklaskami. Brawa. Mam nadzieję, że w następnym roku również Robert nas odwiedzi. Dziękujemy, pan Robert się śpieszy bardzo. Panie kanclerz, proszę. Jest pani kanclerz.
Słuchajcie, są losy, zaraz pani kanclerz i pan rektor będą losować te nagrody. Tak. O. Proszę bardzo. Uwaga, pierwsze losowanie. Michał Kościński. Co? Kto wylosował? Słuchajcie, może zrobimy tak jak w innych turniejach. Podchodzicie, wybieracie sobie nagrodę. Ok. Jasne. Brawa. Mariusz Hadacz. Mariusz Hadacz to już nie pierwszy. Czwarty rok psychologii. O, proszę, wybrał, będzie słuchał. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Taranuka, Jewgenij Taranuka. Jest też czwarty zespół. Nie mają stroju, bo się zbyt późno zgłosili. Na dekoracji nie byli. Proszę, wybieraj. Proszę. Nagroda pocieszenia. Tak jest. Uwaga, i teraz, no niestety jakieś trzy z psychologii. No to tam, bo już bym pomyślał, że teraz znowu z psychologii. Patryk Jaroński. Uwaga. Uwaga, teraz Kamil Kaszycki. Damy los. Tak, już ten. Uwaga, teraz no wreszcie jakaś zmiana. Damian Dudzia. Nie tylko siatkarz, ale koszykarz również. Damian gra w lidze TKKF-u w koszykówkę. Pierwsza liga. Druga liga, drugiej lidze, także mamy koszykarza. No nie, no to teraz chyba tutaj Paweł Zając. Co? Uwaga. Słuchajcie, nie wiem czy dobrze przeczytam, ale Iwan Berezny. Jest, Iwan Berezny. Brawo, brawo. Słuchajcie, jest taka prośba. Momencik, jak się już skończy dekoracja, bardzo proszę o podpisanie, pobrania nagród. To jest ważne, może ta uroczystość, dlaczego nie psujemy jej, aczkolwiek. Uwaga! Kamil Go! Czwarty również, czwarty rok, także... Dobrze. Dima Byt. Jest! Dima zagrał. Dima, gratuluję, bo z ręką taką, kiedy niedawno miał bić i zagrał, także ten. Słuchajcie, dziękujemy wszystkim, dziękujemy za sportową walkę, brawa. Dziękujemy pani kanclerz za to, że pomogła nam i koszulki, i nagrody, wsparła nasz turniej. Także myślę, że podziękujmy pani kanclerz, panu rektorowi za to, że ten. Dziękuję bardzo. Proszę o tych, którzy mają nagrody pobrali, do protokołu wpisać tutaj. Protokół leży. Dziękuję bardzo.